Kobiety są różne, różnie jej uroda, kultura, sposób bycia, życia, wszystko, ale kobiety mają jeden pierwiastek wspólny, kobiecość. Właśnie to było inspiracją do powstania mojej wystawy. I ta inspiracja jest głęboko przemyślana, przefiltrowana przez moje wnętrze. Obrazy te przedstawiają postacie kobiet, ale i twarze. Kobiety te właśnie różnią się, tu jest cykl twarzy, różnią się dosłownie tylko oczami, to jest mały szczegół, ale to właśnie szczegóły bardzo dużo mówią o tym. Tu jest sporo takich manekinów kamiennych twarzy, te kamienie są tylko taką warstwą, pod tą warstwą kamienną kryje się strach, cierpienie, miłość, tęsknota, wszelkie uczucia dane kobiecie. Jestem też zafascynowana sztuką amerykańskiego malarza, abstrakcjonisty z XX wieku, Jacksona Pollocka, który przepięknie opowiadał o tym, jak tworzy obrazy. On, malując spontanicznie swoje obrazy, zaprzyjaźniał się z nimi, bo twierdził, że każdy obraz ma swoje życie. I to, że gdy zaprzyjaźnił się z tym swoim obrazem, stwierdził, że ten obraz wtedy może coś ciekawego przedstawiać. Tak samo ja, malując moje kobiety, zaprzyjaźniałam się z nimi i tak przez to utworzyły się takie emocje.